Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GOPR jest sponsor programu Tauron. Sprzedawca prądu z usługą Serwisant 24. Witamy bardzo gorąco, Białka Tatrzańska. Bezpieczna zima z GOPR trwa w najlepszej. Joanna Górska, Przemysław Białkowski i nasz kolejny gość. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pan Sebastian Siatkowski, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witamy serdecznie. Porozmawiamy trochę o akcjach ratunkowych. Za moment przejdziemy do tego rekwizytu. No, na naszym planie to się nazywa rekwizyt, ale to oczywiście jest zupełnie co innego. Czy jest jakiś schemat akcji, czy każda akcja różni się zdecydowanie od tej poprzedniej, czy od tej następnej? Dzień dobry, jak chodzi o samo ratownictwo lawinowe, każda wyprawa, każda akcja ratunkowa jest inna. Na to wpływa grubość pokrywu, czy tam grubość lawieniska, grubość, temperatura, wiatr, ilość osób zasypanych, teren, gdzie ta lawina zeszła. Także dla nas priorytetem jest jak najszybsze zlokalizowanie osób zasypanych pod śniegiem i jak najszybsze odkopanie, no i przekazanie do najbliższego szpitala. Jak jesteście szybko w stanie zareagować na zgłoszenie? Przypuśćmy, że jest osoba, która absolutnie nie wie, w którym jest miejscu, a potrzebuje pomocy. No, to jest problem. Generalnie od zgłoszenia do centrali TOPR-u informacji o wyjściu lawiny. Jeżeli jest pogoda lotna, lecimy śmigłowcem, to jest kwestia kilku, maks kilkunastu minut. Jeżeli warunki nie pozwalają na dolot śmigłowcem, ten czas się wydłuża nawet do paru godzin. Także tutaj ciężko mówić o jakimś szybkim dotarciu. Z reguły wtedy to dość wszystko dla nas komplikuje sprawę, gdyż musimy się przemieszczać skuterami, ratrakami. Nie zawsze jest to możliwe. Czasami są w takich miejscach, gdzie musimy iść tam z nogi, czy tam na nartach skiturowych. To strasznie wydłuża taką akcję. Co to dotarcie jest? Nawet. Proszę powiedzieć. To jest sonda lawinowa, która służy do precyzyjnego namierzenia osoby pod śniegiem. Jak trafimy w osobę, która jest pod nami, ona nam tak delikatnie odbija i wskazuje miejsce, że coś prawdopodobnie jest tam osoba zasypana. Zdarza się, że godzinami możecie nakłuwać miejsce, gdzie zeszła lawina? W Tatrach szukamy do skutku, czyli dopóki nie znajdziemy. Czasami trwa to kilkanaście minut, kilka godzin, czasami bardzo długi okres czasu. Dlatego chyba tak ważne jest określenie chociaż przybliżone tego miejsca, no bo ktoś wychodzi w góry. Jeśli zupełnie nikomu nie wspomni, w którym idzie kierunku, no to wtedy jest chyba najtrudniejsze zadanie przed wami. No ale jeśli mniej więcej wiemy, którym szlakiem się porusza, czy do którego miejsca chce dotrzeć, to już chyba wam ułatwia pracę, no i zawęża powiedzmy ten krąg poszukiwań terenu. Znaczy tak, całkowita racja, tylko też musimy pamiętać o tym, że Tatry są dość mocno zwiedzanymi górami w Polsce i rzadko się zdarza, żeby spadła lawina i nikt nie był świadkiem tej lawiny, a jeszcze nie daj Boże w tej lawinie są jakiekolwiek osoby zasypane. Przynajmniej ja takiego przypadku nie pamiętam. Zawsze jest albo jakiś świadek, albo lawina nie wszystkich zgarnie, mówiąc brzydko, i wtedy zawsze ta osoba, która zostanie wyrzucona z tej lawiny, czy nie zostanie zasypana, jest w stanie zatelefonować, czy to do TOPR-u, czy do jakiejkolwiek innej służby, która nam przekaże informacje o takim zajściu. Ilu ratowników pracuje na miejscu, na lawinowisku? Jak jest zgłoszenie lawiny, wtedy TOPR organizuje wszystkich ratowników, jakich ma do dyspozycji. Generalnie jest tak, że w pierwszym jakby locie, jeżeli jest pogoda lotna, leci kierownik wyprawy, skład ratowników dyżurnych, leci pies lawinowy, który jakby pierwszy wchodzi na lawinę, gdyż ma bardzo dużą skuteczność w odnajdywaniu osób pod śniegiem, a potem w miarę potrzeb, one są zawsze duże, są dowożeni kolejni ratownicy z resztą sprzętu, z namiotami cieplnymi, z medycyną, ze środkami transportu. Wedle potrzeb. A jak określić, właśnie jakie siły są potrzebne do takiej akcji? No pewnie inaczej, jeśli wiemy, że nie wiem, zaginęła grupa kilka czy kilkanaście osób, czy jak zaginęła jedna osoba, to też tyle samo ratowników pojedzie na miejsce, taki sam sprzęt będzie zabrany? Dokładnie tak. My też nigdy nie wiemy, czy to jest jedna osoba, czy osób kilka.
gdyż osoby, które zgłaszają, są świadkami, że dość znacznej odległości lawiny. Przepraszam, weźmiemy tą sondę, bo ona trochę zasłania. Działa tutaj stres dość duży dla takiej osoby. Ona też nigdy nie jest na stanie powiedzieć, czy to widziała jedną osobę spadającą z lawiną, czy dwie, czy trzy, czy cztery. My nie wiemy. Dlatego angażujemy wszystkie siły dostępne w danej chwili, żeby tam jak najszybciej dotrzeć i jak najdokładniej przeszukać w tej pierwszej fazie, kiedy mamy największe szanse odnalezienia żywego człowieka, jak największy obszar w jak najkrótszym czasie. To jest dla nas priorytet. Jak długo człowiek jest w stanie po zejściu lawiny wytrzymać i na was czekać? Z jakimi przypadkami wy mieliście do czynienia? Tu też nie ma reguły, gdyż jeżeli taka osoba jest całkowicie zasypana pod śniegiem, ale ma poduszkę powietrzną, ma przestrzeń, nie doznała żadnych obrażeń mechanicznych, to w ciągu kilkudziesięciu minut zacznie się wychładzać. Tutaj dużą rolę gra czas. Im szybciej, tym dla tego poszkodowanego lepiej. Słyszałem o przypadkach nawet kilkudziesięciu, nawet do kilku godzin, gdzie ludzie byli wydobywani żywi spod śniegu, ale też niestety często giną od urażeń mechanicznych. To są potężne masy śniegu, tysiące ton, które potrafią zrobić krzywdę. Taka lawina to jest ostateczność, ale powinniśmy o tym, taką przestrogę chyba znać dużo wcześniej. Najważniejsze jest sprawdzenie pogody, wysłuchiwanie tych ostrzeżeń, bo jeśli ta pogoda się psuje, to przecież ratownicy takie ostrzeżenia wydają. Tak, my ogłaszamy raz na dobę stopień zagrożenia lawinowego, który aktualnie panuje w Tatrach. Jak to dziś wygląda? Dzisiaj jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, ale dalej to jest stopień zagrożenia lawinowego. Jedynka, czy to najniższy stopień, nie jest stopniem bezpiecznym, to jest stopień zagrożenia. O tym musimy pamiętać. Bardzo niebezpieczne są dni, pierwszy ładny dzień po długim okresie niepogody. Wtedy się ludziom wydaje, że wszystko widać, jest pięknie, bo może jest pięknie widokowo, ale to jest naprawdę bardzo niebezpieczny czas na wycieczki nieutartymi szlakami, gdzie nie widzimy, co mamy pod nogami, bo te wszystkie zagłębienia, miejsca dla nas niebezpieczne są zawiane przez świeży śnieg i ciężko ocenić mniej doświadczonym turystom ten faktyczny stopień zagrożenia lawinowego. Więc proszę Państwa, sprawdzamy w internecie, sprawdzamy komunikaty, interesujemy się tym, jakie są aktualnie warunki w drodze, w górach, a to, że się zmienia wszystko jak w kalejdoskopie, bo my tutaj mieliśmy i deszcz, i śnieg, teraz słońce, takie są góry. Takie są góry, ale to jest też ich całe piękno, że musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Więc trzymamy, proszę Państwa, bardzo mocno kciuki za to, abyśmy wszyscy bezpiecznie spędzali ten wolny czas, aby nikt nie smucił się z tego powodu, że coś poszło nie tak, że coś się wydarzyło. Nie daj Boże, jakiekolwiek tragedie. Więc życzymy wszystkiego dobrego w czasie tych ferii. Witamy Cię, Mareczku. Panie Sebastianie, zapraszamy do nas. Będziemy się powoli żegnać z tym pięknym terenem, z Białką Tatrzańską. Chciałbym powiedzieć do widzenia, ale mogę powiedzieć tylko do zobaczenia, gdyż przecież wrócę tu. I wraca słońce, Marek. To jest wszystko na zamówienie, proszę Państwa. Dzisiaj przerabialiśmy absolutnie każdą pogodę. W górach się to zmienia bardzo szybko. Ściana deszczu. O 6 rano mówimy dzień dobry, leje. Cieszę się, że Przemek zauważył Marek to, kolejną prognozę. Po prostu te prognozy i to słońce i wszystkie te cudowne dary losu staram się zapewnić na wyjazdach. Doceniam to. No i za tydzień znowu się powitamy. Będziemy zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ferie w najlepsze trwają i aby było bezpiecznie do samego końca. Następny nasz przystanek to... Czarna Góra. Teraz mówimy Państwu już do widzenia. Niestety z Białki Tatrzańskiej, ale było pięknie. Zapraszamy. Warto odwiedzić to miejsce. Gorące uściski i do zobaczenia. Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GOPR był sponsor programu Tauron, sprzedawca prądu z usługą Serwisant 24.